Hejo, hejo, dzień dobry. Witamy się z Wami serdecznie. Tak, mamy dzisiaj niedzielę. Który? 20 chyba, prawdopodobnie 20. Tak, dzieci jak zwykle idą i się kłócą. A my właśnie wyszliśmy z domu i zmierzamy z całym ekwipunkiem. Gracjan idzie z plecakiem i zmierzamy, słuchajcie, na plażę. Pokażę Wam plażę naszą, taką tutaj właśnie jakby, ja zawsze mówię osiedlową, dlatego że to jest taka nasza tutaj właśnie, z naszego osiedla, wszyscy tam właśnie się kierują na plażę. Także pokażę Wam, jak to wygląda. A tutaj właśnie będziemy też mijać plac zabaw. Plac zabaw, jaki zrobili, zaraz Wam też pokażę. Z drugiej strony właśnie tutaj za mną. O, dokładnie tutaj. Dokładnie tutaj właśnie Oli się śmiała, że zaraz chyba wyjdzie słońce. Ja pewnie będę się zaraz marszczyć, także za chwilę zakładam okulary. No, także cóż. Oczywiście standardowo połączę Wam ten vlog z poprzednimi jakimiś i następnymi jakimiś, bo będą łączone, dlatego że nie każdego dnia nie każdego dnia dawałam radę, słuchajcie, żegnać się z Wami i kończyć na przykład dzień. Dlatego po prostu będę to tak jakoś mieszać, że będzie z dzisiaj, z wczorajszym, z przedwczorajszym lub z jutrzejszym. Jeżeli chodzi o moją stylizację, na sobie mam strój, dlatego widać czerwone ramionczko, mam ten strój czerwony. Mam taką bluzeczkę tą z tymi haftami. Co jeszcze mam? Oli, weź potrzymaj. To pokażemy, jaką mam, co ja mam na sobie, czy mnie ładnie. I na sobie mam, nie wiem czy widać, te takie shorty z Chińczyka za 79 zł i buty moje ukochane, o tak, Gracjan. Dobra, to Gracjana stylizacja. Czapeczka, nie pamiętam skąd, jak to było? Reporter. Z Reportera, fajnie pod kolor, tu koszulka oczywiście z Primarka, plecak pokaż z tyłu. Plecak Star Wars ze Smyka, czy skądś nie pamiętam, spodenki z Primarka, buty z Primarka chyba. Także tak to wygląda. Cześć, mama. A moje buty, synek odsłoń. A moje buty właśnie te takie robiące troszeczkę furorę, Gracjan, robiące furorę, bo dużo osób się na nie patrzy i pyta się właśnie, gdzie ja je kupiłam i za ile. Jeżeli chodzi o Oliwkę, bluzka z Chińczyka, bardzo mi się podoba, właśnie tutaj jest bardzo fajne takie wycięcie. Spodnie chyba z Primarka, koszula chyba albo z H&M. I buty, nie pamiętam skąd. Nike'owe z Outletu. No i zmierzamy. W tle oczywiście będziecie tutaj widziały nasze tędy, misia, tędy. Dobrze, możesz iść, którędy chcesz, chodź. Nie jest szybciej. Nie jest. Nie jest, robaczki. Tu i tu jest szybko. Ja powiem Wam jeszcze tylko tyle, że testuję rzęsy. Testuję rzęsy Ardell Natural. Także idziemy, słoneczko powoli się przebija, więc jest spoko. Tamte rzęsy powiem Wam, że używałam z jakieś ponad 2 tygodnie i naprawdę jeszcze pewnie je będę mogła zaaplikować. Także jestem pod wrażeniem, że za kwotę bodajże chyba tam, no, jeżeli chodzi o Anglię, to chyba dawałam za nie 5 coś, chyba 6 funtów. No to miałam na 2 tygodnie, także naprawdę super. Dużo więcej chodziło o mnie zakładanie tych sztucznych. No także jestem zadowolona. A za te teraz Natural zapłaciłam, słuchajcie, zapłaciłam 20 chyba 4 zł. I są takie, widzę, że mają ten pasek, linię tą przy rzęsach mają bardzo, bardzo cieniutką. No a buty mam nadzieję, że teraz w słoneczku może będzie lepiej je widać. Czekajcie. Nie wiem, czy je widać właśnie, ale są takie... Widać czy nie widać, bo ja nie wiem, gdzie mam nogę. O. Znalazłam je, są bardzo fajne, znalazłam je w butiku którymś na starówce za 125 zł. Także naprawdę chyba najdroższe moje buty. Nie dałabym, gdyby nie fakt, że są takie błyszczące. Bałam się co prawda troszeczkę o te cyrkonie, że mi będą odpadać, ale na razie nic się nie dzieje. Odpukać. No, i nie czuć nic, że macie na nogach. Także super. Dobra, my idziemy. Tak wygląda takie osiedle, za sam odwrócę. Tak właśnie wygląda całe osiedle. Wszędzie są takie domy bliźniaki, tak zwane. Nie no, dużo większe, duże bliźniaki takie. Także powiem Wam, że kiedyś tutaj właśnie z mojego rocznika było bardzo, bardzo dużo znajomych. No ale niestety wszystko się powykruszało, wszystko powyjeżdżało i nawet nie wiem, czy kogoś bym jeszcze tu poznała. No, także cóż, ja odezwę się do Was bliżej plaży, tam jest jeszcze hotel, też Wam pokażę, nagram Wam i później już odezwę się bezpośrednio z plaży. Tak, jest jeszcze restauracja, także tam po prostu bliżej tego, co się powybudowywało, Wam jeszcze pokażę i później już z plaży. Także do usłyszonka, miłej niedzieli Wam życzę. No i jak widzicie, przed nami właśnie jest ten hotel, co Wam mówiłam, to jest hotel Medi Spa. Baltic plaza, dokładnie. Tak on właśnie wygląda. Więc tak jak mówiłam, będę chciała wam pokazać, nagrać. Tu po prawej stronie mamy właśnie takie jakieś rybkę wędzoną, coś tam, coś tam, coś tam. Widzę, że był sklepik, można było wziąć Red Bulla. Ale nie chce mi się stać, a po drodze jeszcze chyba coś będzie tam przed plażą, też tam chyba. Ale tam stoisko z piciem musi być jakieś. Dobra, to chyba się cofnę, wiecie co? I wezmę chyba sobie Red Bulla, poczekajcie. Jesteśmy, jest koło Arctic Plaza. Przed chwilą wyszliśmy z tam... Tego nie widziałam, Neptun. O, jeszcze jest Neptun, taka restauracja. O. Ja do Dania. No, tutaj nie widziałam. Nie, nowe jest, widziałam to. Tu jest ten hotel. No i przekaż informację najnowszą. Informacja najnowsza to jest, że informacja najnowsza to taka, że zostajemy dłużej. A no. Zostajemy dłużej, słuchajcie. Tak, udało nam się przedłużyć pobyt. Mieliśmy być do 18 sierpnia, a jesteśmy do 5 września. Tak, tu właśnie pokazuję wam hotel. Ładny, naprawdę ładnie to wygląda. Taki hotelik, z tyłu właśnie jeszcze jest taki plac zabaw dla dzieci. Tam stał taki statek duży, to w tamtym chyba roku bodajże robiłam tam zdjęcia. Mówi Oli, że tam nie ma. Tu jeszcze coś znowu budują, nie mam pojęcia co. Tu w międzyczasie wam spada piłka. Chyba jeszcze takie restauracje. No, coś jeszcze będą robić. Tu chyba jest właśnie nawet jakiś plan. Widzę tutaj taki budyneczek. I na tym budyneczku widzę jakiś chyba plan. No, tam właśnie widzę coś przy tym budynku. No i co? I właśnie taka była informacja, że zostajemy dłużej. Także teraz na pewno odczujemy to, że tu jesteśmy. Zapomniałam wam szczerze mówiąc to powiedzieć. Naprawdę zapomniałam. Nagrywałam wam jeszcze wczoraj bodajże chyba też vloga jakiegoś, tak mi się wydaje. Przedwczoraj też, a zapomniałam po prostu powiedzieć, że zostajemy. O, Sun and Snow. Tutaj widzę coś, jest biuro sprzedaży w ogóle jakieś. To chyba nie wiem, czy to nie jest właśnie ten budyneczek. O, dokładnie tak o. Chyba tak to będzie wyglądało. Tak, tutaj jest zaplanowane apartament, jest jakieś apartamenty, basen. Takie pierdu. Także tak to będzie wyglądało. No i cóż, dochodzimy do plaży i ja myślę, że odezwę się do was już z samej plaży. Także planowo dzisiaj jesteśmy na plaży. Po plaży planujemy dowiedzieć się, jak dzisiaj występuje Tomasz po południu, w sensie pod wieczór. Dlatego, że jeżeli my zejdziemy, słuchajcie, z morza, to myślę, że to będzie gdzieś godzina jakaś, pewnie z 16. Tak myślę, że tyle uda nam się wytrzymać. No. A tutaj już nic ciekawego. Płynie jakaś smorutka. Żartowałam. No, okej. Ja odzywam się do was teraz z samej plaży. Wszyscy wracają, a my na plaży idziemy. To się nazywa. Oj. Także do usłyszonka. No i witam się z wami już z plaży. Doszliśmy na plażę. Dzieci właśnie poszły. Tutaj jest taka budka. Nie wiem, czy gdzie jest. Od 10 do 17 i tutaj możecie wypożyczać sobie leżaki, w ogóle sprzęt jakikolwiek taki plażowy. Leżaki są po 5 zł na przykład za godzinę, potem parawany jest chyba 10 zł za godzinę, a 30 zł płacicie takiej przedpłaty, czyli tak zwany depozyt i coś tam jeszcze są, coś chyba parasole, ale nie widzę, chyba parasole. Też chyba są parasole, także można się podgradzać. Właśnie dzieciaczki wzięły sobie leżak już i postawcie go w tą stronę. Misiaczku, nie w tą stronę. Zobacz, gdzie jest słonko. O, jeszcze oparcie, żeby było tu koło mnie. O tak, o, bliżej mnie, o, super. No i ekstra. No, także Oli wzięła sobie leżaczek, położy, już ci dam, położy sobie ręcznik i naprawdę świetna sprawa. Plaża wygląda tak. Już wam pokażę całą plażę. Tak wygląda plaża, morze. W ogóle kupiłam nowego serwistyka i powiem wam, że trochę się cyram, bo jest taki, no tak wiecie, że jeszcze go nie sprawdzałam. Także tyle jest osób. Tutaj jest właśnie główne wyjście. Tutaj widzicie te schody, to jest główne wyjście. A ja jestem z drugiej strony. Może Oliwia wam za chwilę pokaże mnie trochę. Poczekajcie, tylko dam jej ręcznik. O, to trzymaj, nagraj mnie teraz trochę i coś pogadaj, pokaż może i tak dalej. Hej. A w ogóle, co mam? Leszka. I tutaj dzieci kupiły sobie kukurydzę. Przed chwilą chodził pan z kukurydzą. Dobra, i co ja miałam dać? Ręcznik. Tak, wam pokażę ładne morze. Mama, otwórz mój plecak i daj mi wszystkie rzeczy do piasku. Wszystkie moje zabawki. Trochę ludzi jest. Jedna zabawka. Nie, dobra. Kochani, jakich jeszcze masz? Tomasz jeszcze. I Tomasz jeszcze. Tomasz. I to są wszystkie zabawki. Wszystko. Koszulę chowam. Wzięłam sobie gazetkę, słuchajcie, zaraz wam pokażę, wzięłam sobie gazetkę, taką o. Mamy glamour i tutaj mamy w ogóle cały przekrój Bielendy. Pokaż mi. Tu jest cały przekrój Bielendy, wszystkie kosmetyki z Bielendy i tutaj mamy ambasadorkę Bielendy. Był jakiś konkurs na ambasadorkę rok 2017. Czyli tak to wygląda. No i wzięłam też ze sobą z Zora i nowość. Idę tam na dół, nie mam nic do opalania, dobrze. Nie ma nic do opalania, także będziemy dzisiaj używać Body Diet Power Oil Complex z kwasem hialuronowym, olejek antycelulitowy. Celulit jest, także pokaż ten, pokaż jak jedzie pan. Jedzie pizza. Patrzcie, pan się nie uśmiechnął w ogóle do was, wiecie co? Ale pani sobie pojeździła tak po piachu. No. Pan ratownik, tutaj był w ogóle pokaż właśnie ten ratownika, tu jest stanowisko. I tak właśnie wygląda nasza dzika plaża. Dobra, ja daję, słuchajcie, Oliwci. Mnie już widziałyście, Oliwcia wzięła sobie ręcznik i będzie sobie leżała królowa, a pewnie później się z nią zamienia. Nie. Tak, bo ona na pewno nie wytrzyma 2 godzin na leżaku. Strzaska se cycki. Dobra rybki, ja popijam sobie Leszka i jak widzicie słoneczko, teraz wam pokażę, słoneczko przebija się przez chmury, także troszeczkę będzie ciepło, fajnie, także smaruję ciało, bo mam dość suchą skórę, może Oli też się posmaruje i popalamy się troszeczkę, także do usłyszenia. Tak, powiem wam szczerze, że zaszło słońce, po prostu całkowicie zaszło, naprawdę. Za chwilę właśnie odsunę się i odwrócę aparat i pokażę wam z drugiej strony, może będzie fajnie widać chmury. Ja przykryłam się właśnie ręcznikiem, tak, przykryłam się ręcznikiem, bo same widzicie, że jest cień, straszny cień. Zaraz wam odwracam i pokażę wam chmury. Tak wyglądają chmury, mam nadzieję, że to widać. Nie wiem, czy dobrze pokazuje, ale mam nadzieję, że tak. I za chwilkę tutaj gdzieś z tej strony albo z tej będzie przebijało się właśnie słońce. Zobaczcie, jaka naszła taka szara chmura. Niefajna. A tam przebija się słońce. Pokażę wam cały proces przebijania się słońca. No strasznie. Zachodzi, wychodzi, zachodzi, ale nie ma takiego momentu, żeby było tak... wiecie, o co chodzi. Nie ma takiej chwili, żeby było tak ciepło, żeby się móc fajnie zagrzać. Także ja myślę, że jeszcze z pół godzinki, jesteśmy tutaj 2 godziny i ja myślę, że to wystarczy. Pójdziemy do domu, w domu sobie zjemy ciepły obiadek i myślę, że chyba ruszymy sobie w stronę miasta, także pospacerować. Chyba najpewniej będzie, także ubierzemy sobie długie rękawy, krótkie może spodnie, ale długi rękaw i pochodzimy, bo naprawdę jest dość chłodno, tak jak się leży na plaży, to jest naprawdę chłodno. Zaraz odwracam wam aparat. O, i teraz właśnie pokażę wam cały proces wychodzenia słońca. Zobaczcie, jak fajnie tutaj widać, gdzie to jest. Wiecie co, już mnie razi, gdzieś tu. Gdzieś tutaj fajnie będzie widać, jak wychodzi słońce zza chmur. Spróbuję wam to zbliżyć nawet. No i teraz zaraz będzie dawać po telefonie. No i właśnie tak wychodzi i za chwilę nachodzą kolejne chmury i znowu jest to samo. Mam nadzieję, że będzie widać dobrze to na telefonie. Zobaczcie, szaro i tu tylko przebija się właśnie słońce i ono za chwilę się tu pokaże. O, wychodzi, mocno wychodzi. O, piękne promyczki słońca.